Gotuj.tv.pl Słony deser lodowy. Dzisiaj coś dla leniuchów. Prawdziwie błyskawiczny deser, co prawda składający się z samych gotowych produktów, ale podanych w nietypowy sposób. Niezbędne będą nam lody waniliowe. Ja akurat używam tych, bo te mają cząstki waniliny, wanilii właściwie w środku, ziarenka, są bardzo smaczne. Parę kropel oliwy, dobrej oliwy i sól. Na początku może to wygląda troszeczkę i brzmi nieswojo, ale zobaczycie, jaki smaczny będzie deser. Nakładamy dwie duże gałki lodów. Musimy się spieszyć, bo tu światło mocno grzeje, żeby nam się lody nie roztopiły. Skrapiamy dosłownie kilka kropel oliwy. Ja zaraz tu kamerzyście odwrócę, żeby widział, że to również ładnie wygląda, a smakować zaręczam Wam będzie równie dobrze. I posypujemy nie za dużą szczyptą soli. Dla ozdoby kładę jeszcze listek mięty. Kiedy zjecie już wierzchnią warstwę lodów, możecie następną warstwę znowu troszeczkę dosolić. Mówię Wam, że lody waniliowe z odrobiną soli i kilkoma kroplami oliwy smakują rewelacyjnie. Życzę Wam smacznego. Trzeba jeść już, żeby się nie roztopiły.